Dobry, dzisiaj nagrywam ostatni dzień tym aparatem, bo już mnie szlak trafia. No. Cały czas się wiesza, powiem ci, patologia. Tak jest. Jesteśmy na grzybach, strach w ogóle wyłączyć, bo nie wiem, czy jest sens. No. I zobacz, po jaki piękny, po jak prawdziwek. A może to prawdziwek jest, pa. O, i teraz można go wykręcić. O, po, jaki ładny. Po, jaki ładny prawdziweczek. Człowieku. O, tutaj. O, zasłaniamy, żeby grzybnia nie odpadła. O, i tyle. O, zobacz. Witam was na kolejnym grzybobraniu. Mam nadzieję, że ostatnim, jeśli chodzi o ten aparat, bo... Będę szczery, kurwica. Ty zaraz dostanę. Nie da się nic włączyć, wiesza się, coś tego. Człowieku, ile ja się nadenerwuję, żeby coś, cokolwiek tutaj uruchomić, to jest masakra. Jest kolejny płacz, ten to ładny. O, czekał tu na mnie, zobacz. O, też ma, o, gruby korzonek, gruby. Podwójne uderzenie, ale coś chyba, coś go tutaj... Tutaj trzeba zasłonić, żeby nie widział. Coś on tutaj, powiem ci, no, nie wiem, czy podwójne odurzenie nie jest, czy roboczywy. No jak ty to pokroiłeś? O, ten to roboczywy. Tak, ten to ma zapas energii, to nie dajmy się zwieść pozorom. To się nie nadaje, chyba że dla gości. I to naprawdę gdzieś dużo przypraw, żeby było, żeby zrobiło smak mięsiwa. Jakby to ktoś tam powiedział, tutaj nic nie rośnie. Idziemy dalej. Koszyka zostawiłem tutaj, koszyk, bo wiem, co tu będzie za chwilę. No i czekaj, coś jeszcze tutaj chyba widziałem. Tak szedłem w tą stronę, delikatnie. Tutaj chyba nikt nie chodził. Chyba tutaj nikt nie zaglądał. O, a jeszcze mam gimbala, ale to będę się bawił nim jutro albo pojutrze. Patrz, tutaj co znalazłem. O, patrz, ładny. Trzeba to powyciągać, o. I wyjdzie. O, pa. Wykręcać czy wycinać? Można i tak. To wszystko jedno, co tu znajdziesz. O, jest. Ten to jaki ładny, ten to cymes jest. Tutaj chyba nikt nie łaził. Idziemy tutaj, żeby nic nie rozdeptać, bo tu wiesz, masa jest masa grzybów. Po kolejny tutaj rośnie. Co się idzie? Pa, nie ma to jak las jesienią. Bardzo ładny. I kolory takie żywe. No dobra, lądujemy tutaj. O, bo coś tutaj trafiliśmy. I to jest... Proszę bardzo, kolejny podgrzybek. O, tego to wytnę, tak. O, no, zdrowa masa. Także bajera. To co, jest coś jeszcze, czy nie ma? Idziemy dalej, bo ja gdzieś tutaj dużego widziałem. Pod grzybulca, tu takie z tamtego dnia grzybki. No to nic, może się nikt nie szczali. Wymieszamy. Będą dla gości, ty coś jedzie. Jedzie coś. To nie jest, dobra, schowamy się tutaj. Bądźcie tu ze mną. Zaraz uczymy, czy coś jedzie. O, pojechało. A tutaj, co tu mamy? To jest podgrzybek? Tak, to jest podgrzybek. O. O, to jest dobra masa. O, na grzybach. O, patrz, jaki spory. Ten to ładny. Podoba mi się. I gdzieś jeszcze tutaj widziałem jednego. Czekaj. Jak tutaj był. Jeden. To i drugi zaraz będzie. O, jest. Bałem się, że nic nie będzie. A jednak, zobacz. Jesteśmy. O. Także, o, jest tutaj. Wartościowy siuwak. O, i trochę taki większy. O, jaki ten? Jak to mówią? Kapcie, tak? Kapcie. Kapcie. O. No. Kapcie. Dobra i kapcie, powiem ci. Jak nic nie ma w lesie, to i kapcie dobre.
będą dobre ze śmietaną. No, także boję się operować już tym aparatem, powiem Ci tak. System polega na tym, że już tutaj tak, latarka już nie działa w telefonie. Nie wiem, co się dzieje z nią. Znaczy, może jest jakaś opcja i po prostu jak restartowałem wszystko, to nie odpaliłem tego. No ale druga opcja jest taka, że aparat po prostu no gdzieś mogło się coś zwiesić i tyle, ale za 50 zł kupię sobie drugi i zobaczę, czy będzie łapało ostrość. Jak będzie, to git, wezmę i go sprzedam później za 400 zł. W sumie i bez aparatu mogę go sprzedać za 400 zł i też będzie dobrze. Kurka, chyba kurkę trafiłem, pa. Tutaj, teraz zobaczymy. I tu kureczka, ale widzę, widzisz? Nie, to nie kurka. Także, no, szukamy dalej. Ostatni raz wybieram się z nim na grzyby, z tym aparatem, bo muszę co chwilę wyłączać telefon i włączyć, żeby w ogóle uruchomić aplikację. Co to za przyjemność, o. Tutaj co to jest, jakiś sierściuch, czekaj. Dobry? Dobry, pojki duży, tutaj nikt nie zbierał. Takie duże kapcie się trafiają? Może jeszcze zdrowy, no jak pozdrowiusieńki. No. Człowieku, bierz co chcesz. O już, i większe i mniejsze się trafiają okazy. Może coś jeszcze tu będzie z tej strony. Widzicie coś? Po, jest stary kapeć. O, ale już po nim. No nic, dobra, idziemy dalej, bo jak klnąłem i przeklinałem ten aparat w telefonie, to znalazłem tutaj na wzgórzu samotnych serc kolejną sztukę. I patrzcie, tym razem taki malutki. O, ten taki malutki. Wyciągamy. O, i już jest ok, bo chodź. No i tyle, o, poszedł. Szukamy dalej. Nie wiem, czy w ogóle się zobaczymy, bo jak telefon mnie zaraz denerwuje, jak rzucę nim o glebę, to... O kurwa! Andrzeju, nie denerwuj się. No! To myślałem, że to rydze są. Ale widzę, nikt nie zbiera, to może faktycznie nie bardzo. Coś z tymi rydzami ma to wspólnego. Całe życie przy drodze zbierałem. Tak jest. Co zrobisz, panie Heniu? Ten typ tak ma.